W ostatnim czasie nastroje na rynkach finansowych uległy zauważalnej poprawie. Z punktu widzenia GPW istotne było to, że dotyczyło to w znacznej mierze również spektrum rynków wschodzących. Wiązało się to z istotnymi napływami, seria napływów do funduszy akcji rynków wschodzących była najdłuższa od 2 lat. Były to istotne napływy. Jeżeli chodzi o napływy do funduszy dłużnych rynków wschodzących, one były rekordowe. Także to wspierało również krajowe aktywa. Nałożyły się na to również pozytywne czynniki wewnętrzne. Mowa tutaj głównie o opublikowanej w minionym tygodniu ustawie frankowej, która okazała się nadzwyczaj łagodna dla sektora bankowego. To wsparło nie tylko akcje banków, czyli rynek kapitału, również rynek długu oraz walutę polską, która w ostatnich dniach zauważalnie się umocniła. Także można powiedzieć, że z wielu frontów te nastroje, czynniki wpływające na nastroje były pozytywne. Z technicznego punktu widzenia, jeżeli spojrzymy na indeks rynków wschodzących, on wygląda bardzo dobrze. Również giełdy Europy Zachodniej, w szczególności DAX, bardzo pozytywnie w dniu wczorajszym się wybiły ponad tegoroczne maksima. Niestety, jeżeli spojrzymy na fundamenty, no to ten obraz nie jest aż tak optymistyczny. Także tak jak wcześniej po Brexicie mówiłem, że ten nastrój minorowi był nieuzasadniony i te wyceny akcji były zbyt niskie, tak teraz można powiedzieć, aby ostudzić trochę ten panujący optymizm. Na rynku krajowym szczególnie spektrum małych i średnich spółek, indeks MWIG w ostatnim czasie zyskał bardzo istotnie i wyznaczył nowe tegoroczne maksima. Tutaj jest pewne ryzyko korekty i trzeba o tym pamiętać, ponieważ rynek jest w ostatnim czasie, został bardzo wykupiony.